Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj jest śmingus dyngus, czyli lany poniedziałek. I muszę być czujna, ponieważ tata i Oliwia polują na mnie, żeby mnie oblać. To znaczy, poranek zaczął się tak, że Oliwia zrobiła mi takiego psikusa. Wstała po 5 rano, ja jeszcze spałam i mnie oblała, jak spałam. I całą pościel miałam mokrą, wszystko musiałam zmieniać, a do tego jeszcze jak wychodziłam z mojego łóżka, to podstawiłam miskę z wodą i weszłam do tej miski, ale tylko jedną nogą. Także teraz czas na zemstę, ja też muszę coś powymyślać, ale Oliwia mnie ciągle obserwuje, bo ona wie, że ja też będę chciała ją oblać, chociaż tak symbolicznie, ale muszę. Więc teraz obszukam wszystkie szafki, może zejdę do piwnicy, bo nie jestem przygotowana w ogóle na ten lany poniedziałek i muszę znaleźć jakiekolwiek psikawki i mam taki plan, że zwabię ją do jej pokoju pod pretekstem tego, że kupiłam jej nowe ubrania i trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się Oliwię polać wodą. Pamiętajcie zostawiać nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Zasubskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8:30. I teraz koniecznie napiszcie nam w komentarzach tutaj na dole pod odcinkiem, czy Wy też obchodzicie tą tradycję, czy lubicie lany poniedziałek, czy go nie lubicie i czy ktoś Was oblał wodą. Chociaż podobno jest chyba taki przesąd, że jak się nie obleje kogoś wodą, to wtedy ta osoba będzie miała pecha? Czy nie? Nie wiem. Możecie pisać w komentarzach, co wiecie dokładnie o śmigusie, dyngusie. Teraz muszę być cicho, żeby Oliwia mnie nie słyszała. Znalazłam pierwszą broń. Takie coś było w łazience. A do tego wyjęłam pudełko, w którym powinny być takie małe jajka, do których też można nalać wodę. Ogólnie Oliwia tutaj ma miszmasz. Przeróżne tutaj ma rzeczy. I tak Wam jeszcze zdradzę pewną tajemnicę. Oliwia mnie dzisiaj oblała z miski. Dosłownie wzięła miskę i dostałam taką zimną wodą, chociaż mogła nalać ciepłą, nie? Albo taką letnią, no ale nic, przeżyłam i nie widzę tych jajek, gdzie one są. A co do tej miski, to tata ją schował, bo powiedział, że jak tego nie zrobi, to będziemy się oblewać taką dużą ilością wody i wszędzie w domu będzie mokro i trudno będzie to ogarnąć i to jest prawda, bo oblewanie się jest fajne, ale no trzeba pamiętać o tym, że potem trzeba posprzątać. No i co? Dalej nie widzę. Mamy taką rurkę, złoty mikrofon, który pewnie nawet nie jest naładowany. Znalazł się tutaj pies, sprężynka, taka żółta, wózek na zakupy, który kiedyś brał udział w naszym challenge'u, takim sklepowym. I to jest ten miś Epiś? Nie, jak on się nazywał? Nie wiem. Ale on jest fajny i już Oliwia nawet o nim zapomniała. Kuleczki! Jakaś taka gra wodna, ale nie ma najważniejszego! Halo, gdzie to jest? I don't know. O, jeszcze nawet coś zaczęło grać. Jedzie. Mam chociaż jedno pomarańczowe, ale jeszcze powinno być drugie. Jest, ale jest różowe i takie malutkie, też mi się przyda. Moja broń została naładowana wodą, także już mam ją przygotowaną. A tutaj przyniosłam torbę z ubraniami, tymi nowymi, o których Wam mówiłam na początku tego odcinka. Bo ja naprawdę kupiłam dla Oliwii ubrania i jeździły ze mną w samochodzie przez 3 dni i zapomniałam ich wyjąć z bagażnika. To jest taka, to są takie spódniczka, coś takiego, nie wiem jak to nazwać. A to jest taki fioletowy sweter, powinien się Oliwii spodobać, bo Oliwia kocha taki kolor. Więc ja zaraz zawołam Oliwię, ona tu przyjdzie i jak będzie oglądała te ubrania, to wtedy ją popsikam. Oli, masz chwilkę? To chodź tutaj do mnie, zobacz, kupiłam Ci takie ubrania kilka dni temu. Mam nadzieję, że one Ci się spodobają, możesz sobie pooglądać. Chciałaś taką spódniczkę? Tu z przodu jest spódniczka, a z tyłu spodenki. Marzyłaś o czymś takim, prawda? To zaraz będziemy też mierzyć. I jest jeszcze fioletowy sweterek! A ty kochasz taki kolor i co, ładne czy nie? Masz zemsta! Jest, udało mi się! No chodź, chodź! Chodź, misiu, nie będę cię psikać teraz. Chodź, mysz. Nie! Skąd ty to wziąłeś? Dzisiaj zrobiłam? A ty nie wiesz, bo tatę, kiedy to nas
nie działa, także mamy pierwsze straty, więc uważajcie, jak będziecie kogoś oblewać wodą, żeby nic się nie stało, bo ja muszę teraz odkupić tą słuchawkę. Jestem mokra, ej, ja tu wszędzie czuję, że mam mokre. Nie wiem, czy mi się podoba ten dzień, chyba nie, ale ja się cieszę, że w końcu udało mi się dorwać Oliwię. Amasz! Trochę wody! Masz na okularach. Widzisz coś czy nie? Nie. Tak na szybko pokażę Wam mokrą ścianę, mokrą poduszkę i tutaj pewnie nie będziecie mogli dostrzec, jaki jest mokry koc, ale zaraz, to znaczy nie zaraz, jutro włożę to wszystko do prania, żeby się wyprało, a Ty już podjadasz. Miałaś się, misiu, przebrać. Oliwia ostatnio uwielbia takie babeczki małe. Takie coś jesz. Smacznego. Ja już się przebrałam w pierwsze lepsze ubrania, wyglądam jak wyglądam, do tego mam jeszcze mokre włosy, ale nie będę ich suszyła, ponieważ zapewne jeszcze ktoś mnie dzisiaj obleje. Nie, nic o tym nie wiemy, absolutnie. Kłamiecie, a jedzie mi tu czołg, oczy też mam rozmazane, ale nie będę makijażu nic tam z nim robiła, bo nie ma sensu. Pokaż mi te ciuszki swoje, pokaż jak w nich wyglądasz, bo nie widziałam. Idzie Oliwia. No piękne, masz kocie rajstopy, spódniczka pasuje, sweterek też, będzie Ci za ciepło, ale wiadomo, Oliwia tylko teraz to mierzyła, możesz zdjąć sweterek. Zostawiamy te ubranka? Okej, okay, to idź teraz się przebierz, albo nie wiem, zrób co chcesz i wiecie co Wam jeszcze powiem, ta zemsta na Oliwie mi tak średnio wyszła. Pa! Nie możesz tego słuchać, co chcę powiedzieć do naszych widzów, bo to jest tajemnica. Aha, wiem co chciałam powiedzieć. Słuchajcie, wydaje mi się, że jak trzymałam kamerę, jak Oliwia na mnie lała tą wodę, to zasłoniłam taki jeden punkt w tej kamerze, przez co nie będzie mnie słychać, więc dodałam tam pewnie napisy, to co mówię, bo mi się wydaje, że nie będzie mnie tam słychać. Prawda, tato? Nie wiem, trzeba będzie zobaczyć przy postprodukcji. Pa! Bo ja muszę z tatą pogadać. Nie wiem, Oliwia poszła czy nie poszła? Słuchajcie, dzisiaj jest też Prima Aprilis, Oliwia tego nie wie, albo o tym zapomniała, albo w ogóle tego nie wie, więc zaraz będę ją wkręcała, jakieś zrobię jej małe pranki, w końcu musi być zemsta za to, że znowu mnie Oliwia oblała, już drugi raz. Oli, mam do Ciebie ważną sprawę, muszę Ci coś powiedzieć. Chodź tu myszko do mnie, możesz sobie usiąść obok mnie. Nie będziesz zadowolona, niestety. Mhm. Wiesz, że dzisiaj jest poniedziałek. Mhm. I dzisiaj jeszcze siedzimy niby w domu, ale zadzwoniła Twoja pani z przedszkola i powiedziała, że niestety, ale na 16 musisz iść do przedszkola. Na jakieś zajęcia dodatkowe. Cieszysz się? No to co, no zaraz będziemy się zbierać. Już niedługo. No a co zrobimy? No nie ma innego wyjścia. Jak trzeba, to trzeba. Podobno mają być wszyscy. Cała Twoja grupa. Ale nie wiem, co Wy tam będziecie robić. Ja też nie. Ale podobno te zajęcia będą długo trwały. Nie wiedziałam o żadnych zajęciach dodatkowych. Nie wiem, będziesz miał jakiś angielski i francuski. Co? I hiszpański. Tak, i najprawdopodobniej zostaniecie tam jeszcze na noc. Mm. Będzie jakieś nocowanie. I dopiero Cię odbiorę we wtorek po 14. Idziesz na to? Nie. No to co ja powiem Twojej pani? Że czemu nie pójdziesz? Nie wiesz. Misiu, to był prank? Kręciłam Cię. Udało mi się. I Oliwia pobiegła. Misiu, no nie mów, że się obraziłaś. No przecież Prima Aprilis dzisiaj jest. To polega na tym, że robimy drugiej osobie dowcipy. No chodź, daj buziaczka. Chodź, buziaczek. No przecież Cię strasznie kocham. O wow, widziałaś, co tam się dzieje za oknem? Podjechała tam karoca, tam z tamtej strony. Piękna, biała karoca, są dwa konie i do tego w środku jest księżniczka. No zobacz jeszcze raz tam. Zobacz, jaką ma ładną suknię. Nic nie widzisz? Tam nic nie ma. To jest bardziej w lewo. Zobacz, bardziej w lewo. Ma taką piękną, różową suknię i ma koronę. Ciekawe, po co ona tutaj przyjechała? Nie ma nikogo. Znowu dałaś się nabrać. Ale misiu, ty mi też możesz zrobić jakiś prank i żart. Ale jesteś brudna.
na buzi masz czekoladę, na bluzce tu masz czekoladę, zobacz, założyłaś dopiero co bluzkę. Znowu dałaś się wkręcić. To znaczy inaczej, na buzi jesteś brudna, ale na bluzce nie jesteś brudna. No i już nie denerwuj się. U nas już jest popołudnie. Ja sobie leżę i kątem oka widzę, że Oliwia coś kombinuje, tylko co? Misiu, nawet o tym nie myśl, że będziesz mnie polewała znowu wodą. Nie? Na pewno nie. A co tam masz? Pokaż. Owsiankę tam trzymasz za swoimi plecami. Jesteś pewna? Pokaż. Okej. Oliwia miała rację, to jest owsianka. Otwórz mi. No już ci otwieram. Proszę bardzo. O rany, jakiego masz wielkiego pająka na głowie. Tutaj. Wiem, że to jest żart. Wiedziałaś? No to tym razem niestety nie udało mi się sprankować Oliwie. Oliwia jest teraz taka czujna, słuchajcie, że naprawdę będzie mi ciężko jeszcze coś wymyślić. Słuchajcie, ale mam pomysł. Wiecie, co teraz powiem Oliwii? I jeszcze może się wkręci też tata Oliwii w ten mój prank. Wzięłam orzeszki, będę udawała, że jadłam te orzeszki i że wyleciał mi ząb, albo mi się złamał. Ale nie, lepsze będzie to, że mi wyleciał ząb jedynka z przodu, przez to, że ugryzłam twardego orzecha. No to działamy, zobaczymy, czy teraz Oliwia się wkręci, czy też nie. Oli, chodź tu szybko, proszę cię! Chodź, myszko! Jezu, wiesz, co się stało? Zobacz, misiu, jadłam orzechy i ząb mi wyleciał. No wstydzę się. Jak ja teraz będę wyglądała? No nie chcę pokazywać naszym widzom. No pokaż! Misiu, chodź! Kocham cię, pamiętaj o tym. Dobra, Oliwia chyba się nabrała na ten mój żart. Myślałam, że jeszcze przyjdzie tata, bo jak słyszałam, że tak wołam Oliwia, Oliwia przeraźliwie, to myślałam, że też pomyśli, że się coś stało, że też przyjdzie, ale nie przyszedł. Teraz nadszedł czas na ostatniego pranka, chyba ostatniego, bo nie mam więcej pomysłów, z czym mogłabym wkręcić Oliwię. Teraz mamy dokładnie godzinę 15:50 i drodzy widzowie, z reguły około 16:00 Oliwia bierze swojego tabletu. Co się stało? Tak, wypadł ci ząb. Ciekawe, który? Misiu, nie dam się wkręcić. Nie. Na pewno mnie prankujesz. Leć, bo tata coś tam chciał od ciebie. No i słuchajcie. Ty mnie tu nie podsłuchuj, pa! Teraz rozmawiam z widzami. No i jak znam życie, zaraz Oliwia powie, że chciałaby wziąć swojego tableta. W tygodniu Oliwia ma taki ustawiony czas na tablecie, że może z niego korzystać 15 minut. O, jak możecie zauważyć, ma też nowe etui Oliwia, bo tamto czarne to jej się zniszczyło i teraz ma takie. Tutaj ma naklejki pusinowe z tej strony, a z tej strony jest takie brzoskwiniowe. No i myślę, że wezmę folię bąbelkową, ofoliuję jej tego tableta i bardzo się zdziwi, jak po niego pójdzie, że czemu on ma folię. A jak już się dostanie do tego tableta, to tablet będzie zablokowany, chociaż Oliwia z niego dzisiaj jeszcze nie korzystała, ale będzie pokazywał tablet tak, jakby już wykorzystała te 15 minut. No to działamy. Moja misja chyba się udała. Odłożyłam tableta tam, gdzie z reguły trzyma Oliwia go, czyli w kuchni. No i teraz muszę tylko czekać, aż w końcu zdecyduje się na to, żeby po niego sięgnąć. A co się stało z twoim tabletem? Nie wiem. Jest cały ofoliowany. Zapytaj taty. Na pewno to była sprawka taty. Ofoliowany? No. O Boże, a pokażesz mi go? No to tam przyjdź, co? A gdzie jest teraz ten tablet? W kuchni. No to przynieś mi tutaj, bo jak wiesz, nie chcemy pokazywać całego naszego domu. Pewne pomieszczenia niech będą tajemnicą. Pokazujemy w sumie tylko dwa pokoje i na tym się kończy. Aha, właśnie, zaczęłam przerabiać początek tego odcinka i tam, gdzie Oliwia mnie leje wodą i ja ją, no to niestety musiałam wyciąć bardzo dużo, bo naprawdę nas tam nie słychać.
Ale to dziwnie wygląda. A może to jest twój prank, nie, że sama sobie zrobiłaś go w tej folii i teraz zganiasz, że ja tak zrobiłam? Nie! No to leć po te nożyczki, spróbujemy uwolnić twojego tableta. Misiu, a może zdejmiesz ten sweter, bo dzisiaj jest ciepło. Ja jestem na krótki rękawek, tak się Oliwii spodobał ten sweterek, że cały czas w nim chodzi. Tylko 15 minut. Tak. Od poniedziałku do piątku masz 15 minut i z reguły Oliwii wystarcza to 15 minut. Czasami przedłużamy o 5 minut, jak już bardzo czegoś chcesz coś skończyć. O co chodzi? A co się stało? Czemu ja mam zablokowanego? Że co, nie możesz nigdzie wejść? Zobacz. Osiągnięto limit w aplikacji. No to niestety, no to już wykorzystałaś te 15 minut dzisiaj. Ja dopiero co wzięłam tabletę dzisiaj. Jesteś pewna? A może rano brałaś? Nie. Może ci się coś pomyliło? Nie. Pewnie to była twoja sprawa. Przyznaję się bez bicia, myszko, to był kolejny mój mały żarcik, ale obiecuję ci, że już do końca dnia nie zrobię ci żadnego żartu. W ramach rekompensaty mogę cię zabrać na plac zabaw. Chcesz? Bo pięknie dzisiaj świeci słońce, jest ładna pogoda, więc trzeba korzystać. Tylko jak pójdziemy na plac zabaw, to jest taka możliwość, że ktoś nas obleje, ponieważ dzisiaj jest śmigus dyngus. I trzeba się z tym liczyć, że tak może być, chociaż wiecie co, tradycja powoli zanika. Bo jak ja byłam dzieckiem, no to nie powiem, bo wtedy dużo osób biegało z wiadrami, z butelkami i wszyscy się polewali wodą. A teraz rzadko kiedy można kogoś spotkać, kto idzie z jakąś bronią. To co, rozejm? Tak? Mhm. Okej. Okay. Oliwia już troszeczkę straciła humor, ale ja ci mówiłam, że jak chcesz, to dzisiaj też mnie możesz sprankować, tylko musisz wymyślić jakiś inny żart niż ja, bo jak Oliwia przyszła i powiedziała, że wyleciał jej ząb, to już wiedziałam, że mnie wkręca, więc wiecie, to muszą być jeszcze jakieś inne pomysły, a nie ciągle powielanie tego samego, bo na to samo to ja się nie nabiorę, bo ja już dzisiaj coś takiego wymyśliłam. Nie wiem, gdzie poszła Oliwia, chyba do łazienki, a ja się chciałam jeszcze jej zapytać o jedną rzecz. Co bardziej woli, śmigusa dyngusa czy Pryma Aprilis? Bo ja wolę Pryma Aprilis, jednak wolę takie robić małe żarciki niż... O, Oliwia mówi, że woli śmigusa dyngusa. No ja też niby go lubię, ale nie lubię sprzątać. Ale zimna woda, jaka lodowata! Ojejku, jak mi zimno w głowę! Ej, z czego ty mnie polałaś? Aha, z tego pojemniczka. A nie mogłaś nalać ciepłej wody? Nie. Nie? Dobra, czyli Oliwia... Zimna woda to zdrowia. Masz rację, no tak. Jest takie przysłowie, że zimna woda zdrowia doda. No i jak ja mam teraz iść na dwór z mokrą głową? Muszę ją podsuszyć. Jak mogliście dostrzec, Oliwia kontynuuje tradycję śmigusa dyngusa, a ja bardziej jestem za Pryma Aprilis. Na sam koniec tego odcinka, kochani, tradycyjnie pozdrowimy 5 osób. I pierwsze pozdrowionka lecą do kogoś, kto napisał do nas konta. Agnieszka Babka 2266 buziaczki. Pozdrawiamy Magdalenę Wawoczny. To jest dziewczyna, która czasami pisze do nas na Instagramie buziolki. To jest jeszcze zimniejsza. I muszę się po raz kolejny przebrać. O, tak wyglądam. Nawet spodnie mam już teraz mokre. Pozdrawiamy Nikola Lizak 3582. Buziaczki lecą do Helenki, która napisała z konta Andrzej Konieczny 5591. Nie no, takiego zakończenia odcinka się nie spodziewałam. I ostatnie pozdrawionka lecą do kogoś, kto napisał z konta Bogusia Drewelus 5752. Ja już muszę kończyć ten odcinek, bo im dłużej będę tutaj siedziała i do was mówiła, tym więcej Oliwia wyleje na mnie tych kubeczków lodowatej wody. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w następnym odcinku. A do tego pamiętajcie, że jak robicie komuś żarty, to starajcie się to zrobić tak, żeby komuś nie sprawić mega przykrości albo żeby tej drugiej osobie nic się nie stało. To ja już teraz na 100% kończę. Pa, pa, całusy 102. Misiu, nawet o tym nie myśl, że wylejesz na mnie kolejny kubeczek z wodą. Zimnej wody. Oh, jak zimno. To na plac zabaw idziesz z tatą, bo ja zanim wysuszę włosy i się przebiorę, to trochę czasu mi to zajmie.
Ale widzę, że masz taką satysfakcję, że szok. Nie, Oliwia pobiegła. Dobra, ja się rozłączam, bo znowu dostanę zimną wodą.